Każde z tych 10 przekazań, które były częścią przymierza Boga z narodem, określało pozycję Boga w tym przymierzu oraz rolę narodu wybranego wobec Niego, ale ukazywało również charakter Boga. Zatem, gdy uznajemy Boga, to musimy również uznać Jego oczekiwania wobec nas. Tutaj Bóg nakazuje, abyśmy nie mieli żadnych bogów poza Nim. To znaczy, że oczekuje, że uznamy, że jest jedynym Stwórcą Wszechświata, który ma prawo nad Nim panować, kierować, a także Go osądzać. Ma także prawo decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. A naszą rolą jest zatem uznanie Jego nadrzędnej roli wobec nas oraz pełna lojalność wobec Niego. Bóg oczekuje również przez to przykazanie, że odrzucimy nasze dotychczasowe przekonania o tym, że jest coś lub ktoś, którzy Jego rolę w naszym życiu mogliby pełnić.